Takich tłumów, jakie ściągnęła jubileuszowa 10. edycja Suwałki Blues Festival, jeszcze nie widzieliśmy. Ta muzyczna fiesta od pierwszej edycji sprowadza do miasta tysiące fanów, a wraz z nimi doskonale bawią się również mieszkańcy miasta. W tym roku było jubileuszowo i wyjątkowo pod każdym względem. Już w czwartek na ulicy Chłodnej odsłonięto kolejną tablicę upamiętniającą występy najwybitniejszych artystów, którzy przewinęli się przez suwalskie sceny bluesowe. Koncert otwarcia poprzedziła mała uroczystość, podczas której padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania dla organizatorów imprezy. Wśród chwalących byli marszałkowie województwa podlaskiego. Dziękowała im Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Za tymi 10 latami, za tym wieloletnim, naprawdę ciężkim trudem organizacyjnym stoi rzesza wspaniałych ludzi. Ja chciałabym zaprosić tutaj, żeby przy mnie stanął również tak naprawdę człowiek, który jest od początku tego bluesa, od pierwszego, bo ja jestem tak naprawdę od piątego, to jest mój szósty blues, który współorganizuję i który mam przyjemność tutaj reprezentować organizatorów przed Państwem. Zaprosić pana Bogdana Topolskiego. Państwo, ja w związku z tym, że otrzymałam tutaj dwa prezenty i wyróżnienia, chciałabym się z jednym z nich podzielić właśnie z Bogdanem. On jest tym, który czuje tego bluesa od początku i teraz nie gra na harmonijce. Dziękując wszystkim, chciałam tylko przytoczyć słowa wspaniałego kompozytora i muzyka Gary Moore'a, kompozytora, który był złączony z klimatem rocka i z klimatem bluesa, który mówił do Państwa i ja teraz chcę tymi słowami do Państwa powiedzieć. I give still God the blues for you! Zawsze mamy dla Państwa bluesa! Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Pomagał mu dziennikarz radiowej Trójki Jan Chojnacki, który od wielu lat jest dobrym duchem imprezy i jej, jak sam deklaruje, największym fanem. Życzę Państwu wielu wspaniałych emocji, radości, uśmiechu. Bawmy się dobrze. I co, panie redaktorze? W imieniu patrona proszę pana prezydenta o uroczyste otwarcie 10. jubileuszowego Suwałki Blues Festiwalu. I niech się stanie. W bluesowy nastrój wprowadził publiczność skrzypek Jan Gałach ze swoim zespołem. Gwiazdą koncertu otwarcia była w tym roku królowa polskiego bluesa Martyna Jakubowicz. Jej koncert był także głównym wydarzeniem zawodowego jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej. Przed festiwalową publicznością na scenie towarzyszyli jej przyjaciele muzycy. Była to nadzwyczajna uczta muzyczna, na której nie mogło zabraknąć jednego z najpiękniejszych utworów tej wyjątkowo klimatycznej artystki. Bardzo dziękuję. Z dużą satysfakcją i radością do takiej bardzo mało znanej piosenki budowlanej. Są stosunki małżeńskie, a zatem nie
jubileuszowy koncert wokalisty Fantastic Negrito, zdobywcy nagrody Grammy w kategorii Najlepszy współczesny album bluesowy, poprzedziła konferencja prasowa. Artysta na pytanie, czy lubi bluesa, odparł. I just like good music. Good music is more important than anything. Czy spodziewał się nagrody Grammy? Well, I have no interest in being a star, number one. But to answer the first question you said, did I expect it? It's always a slippery slope with me because I'm really terrified, but I'm full of confidence. So when I heard about it, I said, of course I'll win that. Why wouldn't I? But I think actually going to the Grammys and I was watching all the major labels win everything, and we're just a couple guys from Oakland. We did this in our crappy office. I didn't even record this album in a studio. We just recorded it from the heart, you know? And so I thought, well, these big labels are winning everything. So then I thought I probably won't win because they were just cleaning up. And, but you know, I thought that they should give me the Grammy for that record. Definitely, 100%. I had no, if you're gonna give out an award for a record, that's the one to give it to. That's what I thought personally. Czy twoja muzyka jest zrozumiała dla wszystkich, dla białych, dla czarnych, dla każdego? No. Just one race. The rat race. And you look at hip-hop music, you look at punk music, I think that that's the beautiful thing about music. It knows no racial boundaries. That's something that opportunists made that thing up, racial boundaries, so because it's a good way to operate if you want to take advantage of people. You know, you'd be like, hey, you guys are good, you guys suck, you guys are all right, you know, we'll kill you guys, you know, and you, so that's, it's a good business if you want to exploit people. But it's the beauty of being an artist is that we transcend all that bullshit. Czy uważasz się za bluesmana? I think I'm from the tradition of the blues. I think if you're a traditionalist, you may hate me actually, but I think that I like to call it black roots. And it's like, it's a garden. And this music came from a very dark place. You know, this transatlantic slavery and all this, you know, people were raped and people were beaten and they sold their children. Someone would come in and be like, hey, I want to sell your son. And they'd tell them this horrible thing happened. But I think from a lot of darkness, always comes something beautiful, I think, in not just music, but with everything in life. So it's medicinal. Jak zrobić dobrą dla wszystkich muzykę? You know, it's funny, my concerts, especially in the States, people come with their grandparents and then the kid. And it's like, yeah, the grandparent turned the kid on to it. Like 16-year-old kid. I think if you want people to show up, just be interesting and play good music and have good songs. I don't think it's complicated. Like you should listen to blues if it's interesting and it's good and it's great and you can appreciate it. You shouldn't sit there and listen to it just to listen to it. Gdy najlepszy współczesny wykonawca bluesowy 2017 roku pojawił się na małej scenie w Parku Konstytucji 3 maja, publiczność oszalała. Nie chciała go wypuścić ze sceny. Artysta bisował dobre pół godziny. W sobotę z dziennikarzami spotkali się członkowie Blues Brothers, bandu założonego przez dwóch artystów komediowych. Jesteście wielką gwiazdą grającą w małym mieście. Jesteście podekscytowani? We look forward to it. Look forward to it and always walk away with a big smile.
And typically the audience says the same. You know what, it's fun that I think a lot of the audience come and they know, they want to expect something, they don't know what they expect. And we give it everything and they just go, wow, because it's a party. It becomes something that's not about music as such. It's about having fun and partying and getting up and clapping and yelling and letting your emotions out. That's what we do. Czy macie dar bawienia ludzi? I would say so. Oh, yeah. We brought the big guns this time, so I don't think the audience is going to know what they're in for. I don't know how many films they've seen of us live or videos, but this is a very, very special guest. When he comes out, the crowd gets it. Jaki jest wasz następny przystanek? What is going to be your next stop here, maybe in Europe, to do to play a concert? Well, this is the only place now in Europe where you are having a concert. Do you know what's next? Yeah, we're going to Nice. Next. We just came from Norway. Okay. Mm-hmm. We're here. We're going to spend a few days to really get to see Poland for a few days. Okay. And I wish we were staying right in this town, because this seems like a great vibe, you know. Yeah. But then we'll go from Nice to Switzerland. Okay. And then we'll go over to Estonia, and then back to New York. So to let you know what's happened this year, we've already done Germany, Russia, and Japan. Prior to coming here. Sukces zespołu zainspirował producentów Hollywood do wyprodukowania muzycznej komedii filmowej The Blues Brothers. Sobotni występ bandu był prawdziwym widowiskiem. Do tradycji festiwalu należy to, że bluesa słychać wszędzie i niemal całą dobę. W lokalach są śniadania bluesowe, które nierzadko trwają niemal do kolacji, a te z kolei trwają niemal do śniadania. Muzyczne śniadania w barze polskim mają swoich wiernych bywalców. Wśród nich są i tacy, którzy klubowe muzykowanie przedkładają nad koncerty główne. I guess I'm going to hell after all. I didn't do well like I should. And I know I could, but I just don't feel like trying. Oh, I'll take my time before I think of this one. Uwieńczeniem kilkudniowej bluesowej uczty był koncert jamu. Inaczej być nie mogło, ponieważ formacja wpisana jest w historię Suwalskiego Festiwalu od jego pierwszej edycji. I'm not afraid to die.
teraz mówimy do zobaczenia. Za rok, ale jeśli zechcesz zagrać u nas bluesa, wbijaj śmiało o każdej porze i w każdym terminie.